Ależ witam was, widzowie, na kolejnym odcinku, mega fantastyczny. Oczywiście jesteśmy na Palionowie i dzisiaj, widzowie, bardzo, ale to bardzo nietypowa sprawa. Zresztą, jak zawsze, ale dzisiaj mega, to jest mega szczególnie nietypowa sprawa, ponieważ włamiemy się, a bardziej zhakujemy konto moich kolegów w Minecrafcie. Dokładnie chodzi mi tutaj oczywiście o Szczypsona, o Dave'a i oczywiście o Paliona. Na te trzy konta się dzisiaj włamiemy, a to dlaczego? Ponieważ, widzowie, słuchajcie, Szczypson i Dave są w sojuszu. Oni są razem i oni atakują nas, czyli oczywiście Paliona i mnie tutaj. My mamy własną wyspę, mamy zbudowany, jak widzicie, mega potężny zamek tutaj, a oni są tam i my musimy odkryć ich plany. Ja za bardzo nie wiem, co oni planują, ale słuchajcie, wydaje mi się, że to nie jest nic dobrego. Fajnie by było, jakby się dowiedzieli, prawda? Może jaki mają ekwipunek, co takiego tam, wiecie, planują, to by było mega dobre. Dlatego zhakujemy im te konta, czyli Szczypsonowi i Dave'owi, ale widzowie, wy zostawcie łapeczkę i subskrypcję, zanim to zrobimy i obowiązkowo wpadajcie na mój nowy kanał Bzyku Plus. Wbijmy tam 2000 subskrypcji, ponieważ mam 1500 i naprawdę, widzowie, byłoby super. Tutaj jest nas 200, więc myślę, że 2000 subskrypcji na tym nowym kanale to nie jest, że tak powiem, żaden problem, a nagrywam tam codziennie superowe filmy, nie tylko z Minecrafta. Słuchajcie, dobra, w każdym razie, my chcemy się tutaj włamać na konto, tak, ale zanim to zrobimy, jak widzicie, ja nie mam żadnych przedmiotów, ponieważ ja je sobie ukryłem. Pomyślałem, że słuchajcie, no, ja mogę skakować tutaj ich konta, to w takim razie moje konto też może zostać skakowane. Dlatego, jeżeli ktoś wejdzie na moje konto, to jak widzicie, ja zawsze wychodzę z serwera tylko z chlebem, żeby nie wiedział nikt, gdzie są moje przedmioty. Niestety, widzowie, nie wiem, czy ja też mogę wam pokazać, gdzie one się znajdują, ponieważ jakbym wam pokazał, no to ktoś z was mógłby powiedzieć. Ja wam ufam, widzowie, żebyście nie powiedzieli tutaj nikomu, gdzie są te moje przedmioty, gdzie ja je schowałem, bo ja mam naprawdę dobre przedmioty, ale wiecie co? Wolę jednak być tutaj ubezpieczony i po prostu mieć tylko chlebek. No nic, widzowie, zachodzi noc, a ja rozłączam się, słuchajcie, mam nadzieję, że Dave i Szczypson wtedy nie wejdzie i najpierw się włamiemy, może na konto Dave'a. To by było ciekawe. Dobra, widzowie, jestem już na koncie Dave'a. Jest tutaj Dave i słuchajcie, patrzcie, jesteśmy na jego wyspie, czyli tutaj ostatnim razem grał właśnie i wyszedł z serwera tutaj, na jego właśnie wysepce. Dobra, co tu się dzieje na jego wysepce? Tutaj jest jakiś mechanizm, dobra, nie wiem, to wygląda mi, to miał być dom chyba, ale nie wiem, to wygląda tak śmiesznie, widzowie, co to jest za dom? To mi w ogóle domu nie przypomina. I powiem wam szczerze, jak tak patrzę, ty, co to jest za obsydian? Dobra, nie wiem, co to jest za obsydian, to nie ma znaczenia, ale słuchajcie, powiem tak, ja bym zbadał tutaj, skoro jestem na koncie Dave'a, co on tutaj ma? Jaki on ma, ty, jaki on ma w ogóle syf ekwipunku? Co to jest za kilof? Skąd on ma taki potężny kilof złoty? Ej, widzicie to? Niezniszczalność 3, szczęście 2, wydajność 3? Po co mu taki kilof? I skąd on to ma? Ej, może ze skrzynki. Mega, ej, dobra, wow, ej, kilof ma mega dobry. Patrzcie, wydajność 4, niezniszczalność 3. Tutaj ten odrzut, dobra, odrzut, ostrość. Tutaj ma, nie ma spodni. Czemu on nie ma spodni? Nie rozumiem tego. Dalej, mamy tutaj, jedyne co to ma zenchantowany na pierśnik, ale ma 29 poziom. Czyli wydaje mi się, że on ma zamiar enchantować. Wow, ale ta baza wygląda. Niezły jest ten zamek, co, który zbudowaliśmy z Palionem. No jest on po prostu potężny. I co on tutaj, wiecie co ja bym jeszcze zbadał? Ja bym zbadał w sumie, skoro jesteśmy już na koncie Dave'a. Czyli dobra, wiem jak to wygląda, najlepiej bym sobie zapisał, jakie on ma tutaj przedmioty. No nie są one złe, ale szczerze, wydaje mi się, że Palion ma zdecydowanie lepsze te przedmioty, że zresztą zaraz sobie sprawdzimy. I właśnie, o, jeszcze jedna rzecz, tutaj, co to są za jakieś belki, widzicie to? Ej, chwila, ja nie muszę uważać, żeby nie spaść, ale sprawdziłbym tutaj, co, że tak powiem, on ukrywa, bo może coś jest pod jego wyspą, czekajcie. Może ja, żeby też nie przekładać mu za bardzo przedmiotów, zobaczmy, tutaj niczego nie ma, a może coś tutaj pod wyspą będzie? Halo? Halo, jest tu coś? Ej, chyba nie ma, wiecie co? Dobra, zostawmy to jednak, nie niszczymy tutaj wyspy, bo tu nie o to chodzi. Dave nie może się zorientować, że mu właśnie zhakowałem to jego konto. On musi być niczego nieświadomy, dlatego musimy pozostawić wszystko w tak zwanym nienaruszonym porządku, żeby nie wiedział, że w ogóle tutaj włamaliśmy. Dlatego nie chcemy mu na przykład usuwać żadnych przedmiotów. Nie, nie, nie. Nie będziemy Dave'owi usuwać tutaj przedmiotów, nic z tych rzeczy. Na tamtej wyspie, dobra, nie ma w ogóle Szczypsona, to bardzo dobrze na serwerze. To się oczywiście liczy, widzowie. Jakby teraz wszedł Szczypson na serwerze, to byłoby naprawdę, naprawdę mega źle. Ale tak, jak wygląda to jest z zewnątrz? Ta wyspa git, tutaj z dołu tam niczego nie ma. Widzę, fajnie on to zrobił. Bardzo ładnie, ta, no w sensie ładnie wygląda. Pytanie, jak będzie się tutaj sprawować w naszej wojnie, bo widzowie, Dave będzie musiał atakować naszą właśnie bazę razem ze Szczypsonem, no a my będziemy musieli atakować ich. No i nasza baza wygląda 100 razy lepiej. Więc no ciężko mi powiedzieć, słuchajcie, kto to wygra, ale jak na razie konto Dave'a jest w miarę, no dobra, widzimy jakie ma przedmioty. Trzeba na Dave'a uważać. Ma 29 poziom. Ej, a może by mi się udało jakoś, jak zmniejszyć poziom? On by musiał zginąć. Może, ej, może byśmy zrobili tak, że odłożylibyśmy te przedmioty, umarłby Dave i wtedy miałbym niższy poziom. Chociaż wiecie co, też nie chcę chyba być aż taki niemiły dla Dave'a. Dobra, wiecie co, nie, 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 nie będziemy tak robić. Skoro jesteśmy Dave'em, ja bym jeszcze tylko poszedł szybko do Szczypsona, zobaczyć, czy przypadkiem on czegoś tutaj mu nie zostawił, może jakieś wiadomości, czy coś takiego. No, u Dave'a akurat niczego nie było. Ej, o nie, Szami atakuje. Wow, nie spał, tutaj ktoś nie spał. Dobra, dobra, to szybko to rozwalmy go. Albo może, słuchajcie, wiecie co, nie, w sumie nie ma chyba potrzeby iść do Szczypsona.
Hobsona. Ja bym jeszcze tylko na pewno sprawdził, tam na dole niczego nie ma, sprawdziliśmy, a Ender Chest? Ender Chestów chyba nie mamy w ogóle, to wydaje mi się, że akurat Ender Chest odpada, bo myślałem, że może jest jakaś wiadomość zostawiona, czy coś takiego, ale widzowie, jak na razie, no nie widzimy tutaj niczego podejrzanego, co by tutaj Dave, że tak powiem, zostawił. Możemy ewentualnie wejść tutaj na górę jeszcze, to jest jego domek chyba, wiecie co? Dobra, nieważne, nie będziemy tutaj wchodzić, on jest chyba niedokończony, co prawda, no mega niedokończony, to jest taka tylko podstawa. Dobra, no, konto Dave'a wygląda mało podejrzanie, nie wiem, co on tutaj knuje, jeżeli cokolwiek knuje, to niestety zobaczyć tego niestety na razie nie możemy, ale włamymy się teraz na konto Szczypsona i zobaczymy, czy on przypadkiem czegoś przed nami nie ukrywa. Witajcie, to ściki, jest tutaj Szczypson, znaczy my jesteśmy na koncie Szczypsona zhakowanym, ale widzowie, zobaczcie, gdzie on się tutaj pojawił. Jest na drzewie, ma 16 poziom jego ekwipunek. Ej, całkiem, jaką on ma, co jest? On ma praktycznie nieużytą zbroję, widzicie to? Co prawda też nie ma za bardzo zenchantowanych rzeczy, no dobra, ma jednak zenchantowane rzeczy, więc powiem tak, konto Szczypsona, no jest potężne. Powiedziałbym nawet, że troszeczkę lepsze jest niż konto od Dave'a, nawet jest lepiej uzbrojony. Jego wyspa, czy jest lepsza od Dave'a? No nie wiem, czy pod względem zabezpieczeń, ale na pewno pod względem, słuchajcie, takiego jakby wielkości, to na pewno większa jest właśnie wyspa Szczypsona. Zastanawiam się to, właśnie nie byłem tutaj chyba, znaczy byłem tutaj z Palionem, ale czy tutaj coś się zmieniło w środku? Nie. To jest po prostu jakieś takie lampki i to tyle tak naprawdę, więc wiecie co, tutaj nie będziemy akurat niczego zmieniać, ale musimy sprawdzić, czy przypadkiem Szczypson czegoś tutaj nie ukrywa. Są tutaj, wiecie co, to jest bardzo podejrzane, nie wiem dlaczego, ale ten bloczek jest bardzo, ale to bardzo podejrzany. Dobra, załóżmy, słuchajcie, załóżmy, że to nie jest nic takiego strasznego, ale widzowie, wydaje mi się, że to jest taka kamera. Nie wiem, czy chcemy to zniszczyć, czy nie, czy ja w ogóle, ej, skoro to jest kamera, bo to trochę wygląda jak taka kamera, to czy my nie powinniśmy tak naprawdę chodzić tutaj, bo może ktoś nas zauważyć, ale dobra, mam nadzieję, że nie. Są tu krowy znowu, krowy Szczypsona, ale dobra, wiecie co, nie będziemy tutaj akurat ich zabierać, ani nic, że tak powiem, brać, ponieważ wiecie, my chcemy się tylko szybko zhakować i, że tak powiem, wyjść z tego konta, nic tutaj nie zmieniać, żeby przez przypadek Szczypson się nie dowiedział, że coś tutaj, że tak powiem, ktoś mu wchodził na konto. On był właśnie tutaj, w tym miejscu, na drzewach się jakby ostatni raz rozłączył. I teraz tak, co on tutaj ma? Ej, to jest mega podejrzane, czemu to tak wygląda? Chwila, halo? Ej, to jest jakiś... Nie, ej, to jest pułapka! Ej, to jest pułapka! Nie, ej, trzeba uważać! Ej, trzeba serio uważać! Ej, dobra, ja cię kręcę, dobra, tu jest pułapka, to chwila, to dobrze, że to sprawdziliśmy. Ej, czy mi się wydaje? To są strzały, nie? Aha, aha, dobra, jasne, no to już wiemy, no to już jest wiadome, słuchajcie, tutaj Szczypson kombinuje, czyli on jest faktycznie przygotowany, słuchajcie, przygotowany na nasz atak, musimy być ostrożni. Ej, ja tak swoją drogą, ej, co to jest za, mnie tak ciekawi, nie, co to jest za książka? Jak wygrać wojnę? Bzyku nie stanowi zagrożenia, problemem jest Palion, trzeba przygotować dla niego, co, ej, dobra, co to jest za, czekajcie, czemu, nie, ej, chwila, czemu ma taką książkę w ekwipunku? Ej, coś mi tutaj nie pasuje, nie, dobra, ej, chwila, ta książka jest podejrzana, jak wygrać wojnę? Czemu w ogóle coś takiego napisał? Co to jest? Jak wygrać wojnę? Że bzyku nie stanowi zagrożenia. O, ty, ale ja się, o, dobra, teraz się wkurzyłem, widzowie. Co? Dlaczego? Po co? Bo mam słabą wyspę? Czy co? Czy może mam słabe itemy? Ale się wkurzyłem teraz. Ej, co to miało być? Czemu on w ogóle coś takiego napisał w książce? I to jeszcze trzyma w swoim ekwipunku. Nie dał tego w ogóle do skrzynek. Właśnie w ogóle on ma coś ciekawego w skrzynkach. To jest akurat ciekawe. Tam akurat sprawdził te, że on coś ma. Aha, kobla ma w sumie dużo w skrzynkach. No powiem tak, kobla to na pewno kopią tutaj chłopcy. Ej, czyli skoro mają dużo kobla, to może oznaczać, że w sumie mogą zacząć chyba budować też taki podobny zamek, co my zrobiliśmy, no bo wiecie, my musieliśmy też mega dużo kobla nakopać i wtedy właśnie zaczęliśmy ten zamek robić. Czy coś jeszcze ciekawego tutaj jest? Bardzo dużo drzew. Chyba mają największą farmę drzew tutaj na całym, że tak powiem, tym naszym skyblocku. To też jest dosyć, no może podejrzane nie, ale na pewno dużo tego drewna mają i ja bym w sumie, wiecie co zrobił? Sprawdził jeszcze, czy nie ma tutaj przypadkiem jakiegoś sekretnego pomieszczenia, na przykład pod wyspą. Czyli musimy zrobić tak, dębowe deski, robimy tak, robimy tutaj i musimy sprawdzić, czy nie ma tutaj w ogóle, aha, może chyba lepiej w sumie, wiecie co, byłoby to sprawdzić z wyspy Dave'a, albo zrobimy tak, coś takiego, czekajcie, szybciutko, pyk, pyk, podbudujemy się, czy nie ma tutaj właśnie pod wyspą Szczypsona jakiejś skrzynki, coś ukrytego, nie widzę, tutaj nie widzę, więc chyba nie ma czegoś takiego, możemy sobie na spokojnie wrócić i słuchajcie, wiecie co, nie wiem, czy coś możemy zrobić tutaj Szczypsonowi, może nie, nie chcę tutaj nic zrobić, bardzo mnie zastanawia ta książka, ej, dobra, nie, 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 nie możemy tutaj nic pisać, jak wygrać wojnę, brzydko nie stanowi zagrożenia, no to świetnie, nie wiem, co on napisał, ej, a może, jest takie szans, jest taka szansa, czy on się mnie przypadkiem nie spodziewał, skoro coś takiego napisał, nie, 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 to jest niemożliwe, widzowie, że on się spodziewał, że mu sakuje to konto. Słuchajcie, ja w każdym razie, ja chyba kończę, że tak powiem, z tym kontem i wchodzimy teraz na konto Paliona. Musimy zobaczyć, co tam ma, to będzie dosyć ciekawe. No i dobra, widzowie, jesteśmy jeszcze na koncie Paliona. Widzowie, udało się, przeciek faktycznie się udał, udało nam się włamać na te wszystkie trzy konta Paliona, Dave'a oraz oczywiście Szczypsona i zobaczcie, no nie, no, tak jak myślałem, zobaczcie, jaką Palion ma zbroję, najlepszą na świecie, oczywiście miecze oraz wszystkie kilofy też, wszystko jest enchantowane, nawet łuk, 61 strzał. No dobra, łuk nie jest najlepszy,
mógłby być lepszy, ale i naprawdę, widzicie, ekwipunek Paliona jest po prostu idealny i wydaje mi się, że bez problemu, jeżeli teraz miałaby nastąpić wojna i Szczypson i Dave mieliby nas zaatakować, no sorki, ale Dave i Szczypson, no nie mają za bardzo z nami szans, patrząc na to, jaki on ma ekwipunek, no spójrzcie zresztą sami, no nie da się po prostu pokonać takiego człowieka. Powiem więcej, nawet wydaje mi się, że jeżeli ja poszedłbym na stronę Dave'a i Szczypsona, to i tak mielibyśmy problem z rozwaleniem Paliona, oczywiście, no może nie, akurat w trójkę byśmy dali radę, ale w dwójkę, jeżeli ja muszę mieć taką samą zbroję widzowie jak Palion, no bo to jest po prostu jakaś porażka. Ja nie mam na przykład takiej dobrej zbroi, tak dobrze zenchantowanej, ale jak sami widzicie, Palion ma mega dużo przedmiotów, wszystko tutaj chowa, jakieś biblioteczki też chowa sobie do ekwipunku, żeby przez przypadek, że tak powiem, nikt tutaj nie zabrał, nawet jeżeli ktoś by nam, że tak powiem, zabrał tę całą biblioteczkę, to on tutaj ma 15 skóry, czyli możemy sobie w każdej chwili tak naprawdę zrobić na nowo enchant, co jest naprawdę mega mocną sprawą. Słuchajcie, w sumie tak naprawdę włamałem się na konto tutaj Paliona tak profilaktycznie, no on jest ze mną w sojuszu, więc nie ma sensu, żebym cokolwiek tutaj sprawdzał czy coś takiego. Chciałem wam po prostu pokazać, jak to wygląda, skoro miałem taką okazję, skoro dostałem przeciek właśnie z jego konta, no to musiałem się na niego włamać. No i widzowie, słuchajcie, jak sami widzieliście, wszyscy są mega przygotowani, szykuje się wielka wojna, więc widzowie, oglądajcie do końca odcineczki, ponieważ za chwilę nie wiadomo co się stanie, ale obawiam się, że będą wielkie tak zwane dymy, będzie się bardzo, ale to bardzo dużo dziać. Wy widzowie, nie zapomnijcie wpadać na nowy kanał Bzyku Plus, zostawcie subskrypcję i łapeczkę tam, macie w opisie oczywiście link do tego kanału, a my widzimy się już jutro na kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!